Kochana, cześć! Ale. O. Jeszcze raz powtórz? Nie wiem, czy dobrze mnie widać, ale mam nadzieję, że spokojnie. Tak, dobrze cię widać. Dobrze cię widać i dobrze cię widzieć. Hej, kochana, co tam u ciebie słychać? A wszystko dobrze. Wszystkie akcje zrobiłam. Trochę się ponudziłam, pośpiewałam, no i czekam na live'a. O, super. A jak w ogóle ci mija kwarantanna? Co porabiasz w tym czasie? Ogólnie nawet spoko. Śpiewam lekcje sobie. Mam dużo czasu, żeby zajmować się moimi psami, trochę z bratem spędzić czasu. O, super. Bardzo fajnie. Słuchaj, kochana, mam tutaj do ciebie parę pytanek. Są również pytania od widzów. No i mam nadzieję, że sobie jeszcze pośpiewamy dzisiaj w międzyczasie. Więc mam nadzieję, że miło sobie tutaj spędzimy czas. Słuchaj, kochana, jak w ogóle zaczęłaś twoja przygoda z śpiewaniem? Moja przygoda ze śpiewaniem to tak. Rodzice zapisali mnie na taki zespół, taki taneczno-wokalny. Na początku bardziej chciałam tańczyć, więc nastawiłam się bardziej do tańca, ale śpiew jednak mi się trochę bardziej spodobał. I wtedy, z tego co pamiętam, po jakichś 3 miesiącach miałam taki swój pierwszy występ. No nie był jeszcze solowy, tylko w grupie. Strasznie się stresowałam. I później po pół roku zaśpiewałam chyba sama już jedną piosenkę. I no, bardziej mi się to spodobało i śpiewam aż do teraz. Super. A co najbardziej lubisz śpiewać? Ostatnio, tak już pół roku, polubiłam bardziej śpiewać takie żywsze piosenki. Kiedyś myślałam, że jednak ballady to mój klimat, ale polubiłam bardziej żywsze piosenki. Na przykład coś Dua Lipy, takie energiczne, ale wolniejsze. A jacy są w ogóle twoi ulubieni artyści? Jeśli chodzi o ulubionych artystów, no to właśnie jest to Dua Lipa. No. Ostatnio zaczęłam śpiewać Harry'ego Stylesa, Ariany Grande też bardzo lubię, a jeśli o polskich, to lubię Sanach, Natalię Schroeder i nie wiem, czy kojarzysz takiego Igora Herbuta z zespołu Lemon. Tak, oczywiście, oczywiście. Super. Słuchaj, a może byś nam zaśpiewała jakąś swoją ulubioną piosenkę? Mogłabym, tylko nie wiem, bo przygotowałam tutaj podkłady sobie i nie wiem, czy z mikrofonem wolisz, czy bez. No pewnie, jak masz mikrofon, to bardzo chętnie z mikrofonem. Dobra, to nie wiem, zwrotkę, refren. Jak chcesz, kochana, jak, co ci się podoba? To będzie to piosenka właśnie Dua Lipy, Don't Stop Now, w takiej wolniejszej wersji. O, super, to czekamy. Did I fall crazy thinking about a way I was that the earth rejected me. Maybe, but look on where I am. I'm a good already. Someone on me scary. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody, dancing. If you will not believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how, don't start caring about me now. Wow, pięknie, kochana, naprawdę. Cudownie, ale się zasłuchałam. Słuchaj, a ile miałaś w ogóle lat, jak zaczęłaś śpiewać? Miałam 7, 6, jakoś tak, więc śpiewam już połowę swojego życia, bo teraz mam 14. Wow, super. A czy rodzice cię w tym wspierają, czy raczej musiałaś ich przekonywać, że warto, żebyś śpiewała, żebyś chodziła właśnie do programów i próbowała swoich sił? Nie, naprawdę od zawsze mnie bardzo wspierali. Ogólnie we wszystkim, co robiłam. Najpierw jak tam chciałam bardziej tańczyć, to też mnie wspierali, ale w śpiewie naprawdę mnie mocno wspierają. Zazwyczaj na jakieś występy, koncerty to jeżdżę z mamą, ale tata też mnie bardzo wspiera. Super. To naprawdę cudowne. A jeżeli chodzi o taką twoją działalność muzyczną,
To jakie masz plany na siebie? Czy sama chciałabyś pisać utwory, czy jednak gdzieś tam chciałabyś współpracować właśnie z jakimiś producentami? A może masz już jakichś wymarzonych producentów, z którymi chciałabyś współpracować? Ja już w ogóle mam jeden swój taki pierwszy singiel, znaczy nie napisałam ani słów, ani muzyki do niego, tylko taka pani Estra. A teraz właśnie takim moim marzeniem byłoby stworzyć kolejny singiel w takiej bardziej, no, w takim nowoczesnym stylu. I wydaje mi się, że na razie jeszcze sama nie byłabym w stanie stworzyć całej piosenki, ale w przyszłości, kto wie, chciałabym super. Bardzo. Czyli chciałabyś też tworzyć swoją muzykę? Tak, chciałabym. A w jakich klimatach czujesz się najlepiej? Właśnie w takich żywszych, bardziej energicznych. A jeżeli chodzi o gatunki, to bardziej pop, czy może jakiś jazz? Bardziej taki pop właśnie. Okej, okay, super. A może masz jeszcze coś dla nas tutaj przygotowanego, muzycznego? A nie wiem, mogą widzowie pisać jakieś propozycje, to mogę... O, słuchajcie, piszcie propozycje tutaj. Piszcie propozycje. Jakie piosenki chcielibyście usłyszeć? O, czekamy, czekamy. Zawsze pojawia się szampan na każdym live, więc podejrzewam, że tutaj też lubisz tą piosenkę w ogóle? Znam, oczywiście. Ogólnie ostatnio słuchałam całą płytę Sanach i mam wszystkie spoko piosenki. O, jeszcze Say So jest. Bardzo nie umiem, powiem wam. O, no to szampan. O, szampan też tu się już pojawia. Dobra, tylko nie wiem, czy jest jakiś podkład do tego. O, jest jakiś. Jest, podkład. Jest, jest. A, to nie wiem, chwila. Tu jakiś jest, mogę go spróbować. A, to się od razu zaczyna, dobra. O, kurkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu stać. Sama drogę tę wybrałam, chciałam tak. Czy na moje łzy ja znajdę jeszcze czas? Spojrzę się ostatni raz. Szampan wylewa się, teraz mogę wznieść. A ten gość mówi coś, o co mu chodzi. Ktoś tu disuje mnie, nie gada co chce. A ten gość mówi coś, spoko nie szkodzi. Zamykam oczy, byłeś uroczy. Będę udawać, że już nie boli. Szampan wylewa się, teraz mogę znieść. A ten gość mówi coś, o co mu chodzi. Wow. Pięknie. O co mu chodzi? Pięknie, kochana. A powiedz mi, skąd w ogóle pomysł na preselekcję do Eurowizji? Powiem taką trochę śmieszną historię, bo jak szłam na castingi do Szansy na Sukces, to nie było wiadomo w ogóle jeszcze, że będzie Szansa na Sukces Eurowizja Junior. Nie wiadomo w ogóle było, że to będą preselekcje. I tak poszłam na casting, ogólnie był w Poznaniu, więc bardzo fajnie. I tak 2 tygodnie później... nie wiem, widziałam tam ogłoszenie na Instagramie, w telewizji też tam widziałam jakąś reklamę, że będzie szansa na sukces Junior Eurovision. I nie wiedziałam, czy tam ten nasz casting, mój, znaczy ten casting też się do tego zaliczał, na którym byłam. I dostałyśmy pewnego dnia maila właśnie i wtedy się tak pozytywnie zdziwiłyśmy i zaskoczyłyśmy. Okazało się, że to był ten. Wow! To niesamowite, w sumie sama nie wiedziałaś, że brałaś udział do preselekcji Eurowizji. Tak, właśnie tak. A czy nie stresowałaś się na występie samym? Troszeczkę tak, bo przed nagraniami nie wiedzieliśmy w ogóle, jaką piosenkę dostaniemy, więc każda z 7 piosenek mogła być nasza, więc wow. To był. A czy ta piosenka, którą dostałaś, byłaś z niej zadowolona? Tak, powiem szczerze, że to była właśnie jedna z moich ulubionych piosenek Majki, co tam właśnie były. Więc bardzo się cieszę. Super. Że... O, cudownie. Słuchaj, przejdziemy sobie do pytań widzów.
I będziemy sobie jeszcze w międzyczasie coś... Możecie pisać jakieś propozycje. W ogóle widziałam, że też była propozycja Dance Monkey. Znasz tą piosenkę? O. To możemy zaśpiewać. A jest pytanie od... Jeszcze raz? Możemy nawet razem, jak ty ten znasz. Dobrze, tak, znam, oczywiście. Tylko musimy się podzielić w sensie zwrotka refren, no, bo będzie ta różnica w przekazie. Jak znasz zwrotkę, to możesz zwrotkę, bo ja bardziej znam refren niż zwrotkę, więc okay, możemy tak. Dobra, to możesz zaczynać w sumie. They say, oh my god, I see the way you shine. Take my hand, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. Ooh, you make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So then, dance for me, whoa. I've never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, yeah. And when you're done, I'll make you do it all again. Yay! Dziękuję ci bardzo. Słuchaj, przechodzimy do pytań widzów. Jaki jest twój ulubiony serial na Netflixie? Pyta Agatka. O, mój ulubiony serial, pewnie tak jak większości teraz osób, to jest właśnie Dom z Papieru, mega mi się spodobał. Szkoła dla Elity też jest super. No takie jest, to najpopularniejsze. Jest również pytanie, jaki jest twój ulubiony kolor? O, mój ulubiony kolor, powiem wam szczerze, że nawet nad tym nie myślałam. Ja lubię ogólnie wszystkie kolory. O. Dobra, to lecimy dalej. Twoje największe marzenie? A moim największym marzeniem jest właśnie wydać jakiś nowoczesny singiel, no i nagrać swoją płytę. O, cudownie, to bardzo mocno trzymam kciuki, żeby się udało. Dziękuję bardzo. To lecimy dalej. Jaka jest twoja ulubiona piosenka? No właśnie, masz taką jedną ulubioną? Właśnie powiem ci, że to się mega szybko u mnie zmienia. Różnie to bywa, ale w sumie taką już dość długą moją ulubioną jest właśnie ta Don't Start Now Dua Lipy, Szampan. Ostatnio mi się też spodobała tak Harry'ego Stylesa, Adore You. Mhm. Super, czyli ja też trochę zmieniasz w zależności od sezonu w sumie, no bo teraz te piosenki są modne w tym sezonie akurat. Mhm. Julcia pyta, czy grasz na jakimś instrumencie? Tak, skończyłam szkołę muzyczną pierwszego stopnia na gitarze i grałam też super na pianinie. O, wow, to na pewno ci pomaga też przy śpiewaniu, no bo tak, fajnie sobie podegrać. Super. Co lubisz jeść? W sumie wszystko, tak najbardziej to chyba pizzę. O, to tak jak ja. Dobra. To jesteśmy dalej. To lecimy dalej. Kto jest dla ciebie inspiracją? O, ja mam dużo inspiracji. Głównie moi ulubieni właśnie wokaliści to są też moje inspiracje, więc... O, super. A kto jest twoim ulubionym? Ulubionym? No, na ten moment chyba właśnie Dua Lipa. Dobra. A z Polski to Natalia Schroeder. O, super. Agatka pyta, czy zaśpiewasz Sztorm? Nie znam za bardzo, znam tylko kawałeczek, więc mogę spróbować. Dobra, no to lecimy. Sztorm, kiedy jesteś obok, uzupełniasz sobą mnie. No i dalej nie znam niestety. Ale i tak było pięknie. Dobra, to lecimy do kolejnych pytanek. Tak? Tak, wiem. Dobra, lecimy dalej. Jest pytanko w ogóle, jak było w szansie na sukces? Już troszkę nam opowiadałaś, ale może zdradzisz nam coś więcej. Dla mnie to była naprawdę wspaniała przygoda. Naprawdę bardzo miło to wspominam. Wydaje mi się, że będę to wspominać tak, no, przez bardzo długi czas. Jednak to był taki pierwszy mój taki program, właśnie taki talent show. Naprawdę
bardzo miło wspominam, bardzo mi się podobało. No i więcej tak za bardzo nie mogę zdradzić. Super. Czyli podobało ci się i to była fajna przygoda. Mhm, bardzo, bardzo. I powtórzyłabyś pewnie ją też. Jakbym mogła, to bardzo chętnie. A czy zaprzyjaźniłaś się może z którymś z uczestników? Zaprzyjaźnić to może nie, ale do teraz mam kontakt na przykład z taką Nikolą. Mhm. Super, to bardzo fajnie. Słuchajcie, może macie jeszcze jakieś propozycje piosenek tutaj dla nas? Piszcie koniecznie na czacie. Piszcie, co byście chcieli usłyszeć. Dobra, a ja lecę dalej do pytanek. W ilu krajach byłaś? No właśnie, lubisz podróżować? Lubię, ale nie podróżuję w sumie za często, bardziej po Polsce, a byłam w kilku krajach, w sumie nawet nie liczyłam za bardzo. Tak około 5-6, nie wiem. O, okej. Okay. O, ktoś poprosił o Adore You. O, no to mogę zaśpiewać. Dobra, to czekamy. Podkład. A dzisiaj to śpiewałam w sumie więcej. Zaczekamy. Okej. Okay. Strawberry leaves in state of mine. I get so lost inside your eyes. Would you believe it? You don't have to say love. You don't have to say love. You don't have to say you're mine. Honey, I want to fight for you. Just let me adore you. Oh, honey, I want to fight for you. Just let me adore you. Like the only thing I ever do. Like the only thing I ever do. Wow, pięknie. Wow, ale masz kawał głosu. Czy w ogóle ćwiczysz gdzieś śpiewanie? Ćwiczę, ćwiczę. Chodzę na lekcję do takiej pani. Oczywiście przez kwarantannę niestety nie. Mhm. Ale tak to, no jak nie ma kwarantanny, to chodzę. I ćwiczę też w domu. Super. Sporo. Super. A w ogóle może byś nam pokazała jakieś rozśpiewki, które ty polecasz, bardzo lubisz, no i które fajnie działają. Wydaje mi się, że taką moją ulubioną, mm-hmm. taką też dość popularną, jest coś w stylu na samogłoskach różne, na ma, me, ma, 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 me, 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 me. I tak na różnych ogólnie samogłoskach. O, super. To słuchajcie, zapamiętajcie, od dzisiaj śpiewamy na mama i na meme. I na inne samogłoski. My. Dokładnie. Słuchaj, dobra, to przechodzimy dalej do pytań widzów. Dobra. To już było, szampan był. A Don't Start Now też był. Za krokiem krok ktoś tutaj. O. O. Tym za krokiem krok. To jest piosenka Kleo. Tak, 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 tak. Chodzę dziś znów tobie po głowie za krokiem krok. Tupet masz i nie powiesz. Chodzę dziś znów, chodzę znów tobie po głowie i mów co chcesz, a ja i tak wiem swoje. Wow, pięknie. Super, dobra, to lecimy dalej. O, tutaj jeszcze jest Kleodom. Propozycja. A
To już wiem. Daleko stąd dom, ja w sercu mam go, choć nie jest łatwo iść przez świat. Daleko stąd dom, o, o, pięknie, cudownie. O, a lubisz Ariane Grande? Tak, lubię. To jest propozycja Dangerous Woman. O, znam tę piosenkę, nawet nagrałam ją ostatnio na mojego YouTube'a, więc... Don't need passion, made my decision to test my limits, cause it's my business, God is my witness, that all I finish. Don't need no hold up, taking control of this kind of moment. I'm like a lord, completely focused, my mind is open. Oh, that you got skin to skin, oh my God, don't you stop, boy. Something about you makes me feel like you're dangerous woman. Something about you makes me wanna do things that I should do. Ah. Super, kochana. Słuchaj, a czego ja ci mogę jeszcze życzyć na przyszłość w ogóle? O czym marzysz? Sukcesów muzycznych, abym wydała swój singiel, swoją płytę. O, to tego też właśnie ci życzę. Tego właśnie ci... Oj, przepraszam, coś się nam wyłączyło na chwilkę. Tego właśnie ci życzę i żebyś mogła spełniać swoje marzenia muzyczne, żebyś mogła też pisać swoje piosenki. Mam nadzieję, że to się uda jak najszybciej i że będę mogła niedługo już kupić twoją płytę, bo głos masz niesamowity. Ja jestem pod wielkim wrażeniem. Dziękuję bardzo. Ojej, tutaj coś się kliknęło. Od ilu miesięcy śpiewasz, ale też mówiłaś, że pół swojego życia śpiewasz. Dokładnie. Dziękuję ci, kochana, że tutaj do nas wpadłaś i nam tak milutko swoim głosem umiliłaś tego live'a. Mam nadzieję, że uda nam się kiedyś spotkać, pogadać i pośpiewać wspólnie. Bardzo ci dziękuję. Taką nadzieję. Buziaki, trzymaj się, kochana. Trzymam za ciebie mocno kciuki.